finaliści totalnej porażki. Cóż, można o nich powiedzieć. Inni zapracowali ciężką pracą, inni postępem, a jeszcze inni w zasadzie to nie wiem, jak oni się tutaj dostali. W dzisiejszej audycji przyjrzymy się finalistom totalnej porażki. Oraz poznacie ogólnie moje zdanie, czy dany finalista zasłużyłby być na miejscu, gdzie obecnie jest. Tak więc, zaczynamy. Beth. Jest to nieduża dziewczyna, która jest na swój sposób urocza. Potrafi pomagać i stara się nie wchodzić nikomu w drogę. W pierwszym sezonie była klakierką Heather, ale kiedy wyszło, że Heather ją wykorzystywała, to się jej postawiła, na co parę odcinków później zasłużyła na kop. Jest totalną niezdarą. Przypadkowo zabrała z Wyspy Kości statuetkę nieszczęść, co mogło sprowadzić kataklizm na jej drużynę. W drugim sezonie się zreflektowała i można by powiedzieć, że była bardziej lubiana. Niestety jej wyjątkowym minusem jest to, że miała się podzielić z dziewczynami babeczkami, a ta wtrąbiła wszystkie z tekstem, cytując: bycie miłą to ciężka praca, zasługuje na nie bardziej niż inni. Co daje jasne wskazówki, że ona bardziej na coś zasługuje niż inni. Co z automatu niszczy to, co powiedziałem na początku. Wniosek? Mam pewne przypuszczenia, że Beth nie zasłużyła na bycie w finale. Po prostu to nagranie pokazuje, że nie za bardzo chce być miła i uczynna dla wszystkich. Można by powiedzieć, że twórcy ją przepuścili tak, aby pokazać, że nawet takie postacie jak Beth są w stanie dojść daleko. Aczkolwiek też nie odejmuje jej talentów, bo niejednokrotnie w tym sezonie pokazywała swoje umiejętności, ale czy aby na pewno tak o do finału się dostać? No jest to dla mnie dziwne. I żeby nie było, to nie jest też tak, że uważam, że to jest taka na tyle niezdara, że nic ona kompletnie potrafi, bo tak jak już wspominałem, parę umiejętności nam przedstawiła i to też nie chcę, żeby te babeczki były argumentem do tego, że ona się nie że nie powinna się dostać do finału przede wszystkim przez te babeczki, bo dużo już osób docierało w różnych zagrywkach, jeżeli chodzi o finał, tak więc niektórzy oszukiwali, niektórzy manipulowali, wiadomo, o co chodzi, tylko tutaj chodzi o to, że Beth jest kreowana jako postać, która chce być dla wszystkich miła. I coś takiego w mojej opinii psuje kompletnie całość praktycznie psuje. Tak więc, no jeśli chodzi o mnie, to tutaj no ja mam takie jedno wielkie XD, nie żeby coś. Ale dobra, przejdźmy do następnej postaci. Duncan. Sami wiecie, kim on jest. Jest to przebiegły cwaniak, który jest sprytny do takiego stopnia, że widać, iż ten poprawczak uzdolnił naszego pana miłego. No ale w sumie chłopakom to poprawiał czy to nóżkę, czy to poduszkę, co pokazało ostatnie nagranie w finale planu totalnej porażki. Więc generalnie w pierwszym sezonie dawał sobie radę w większości wyzwań. Co prawda były takie perełki, jak znokautował się sam, by przeciwna drużyna, w tym wypadku Lindsay, nie dojechała do linii mety na nartach z odcinka 13, niestety nie wyszło. Czy jego przegrana przez Owena, który poleciał wtrążalać babeczki i się z nim nawet nie podzielił, co za chamidło z niego. Jeśli chodzi o ten sezon, to miał więcej czasu antenowego i w mojej opinii wiele wyzwań przeszedł wzorowo. Jak to z udawanymi chorobami, wyzwanie ze współpracy z Haroldem, czy wyzwanie rockowe. I w mojej opinii to on powinien wygrać sezon drugi u nas w Polsce. Wiem, że w Kanadzie on wygrał, ale my mówimy tutaj o Polsce. My mówimy tutaj o polskiej wersji totalnej porażki, a jak wiemy, u nas w Polsce wygrała Beth. No, cóż. Bo po prostu został on niesprawiedliwie w mojej opinii potraktowany w porównaniu do Beth. I tutaj niestety nie mam idealnej postaci, która mogłaby wejść za Beth, ale liczę na to, że wy coś tu ciekawego będziecie mieli, ponieważ, no mówię, kombinowałem na różne sposoby, ale nie potrafiłem znaleźć postaci, która mogłaby wejść za Beth, jeżeli chodzi o finał Duncan versus ktoś. Dlatego dajcie znać w komentarzu, ciekawe propozycje wspomnę w następnym odcinku, ze wszystkich wybiorę 5. Więc napiszcie, kogo za Beth byście widzieli w finale, w pojedynku z Duncanem. Ważne. Postacie nie mogą się powtarzać, więc każdy z was niech napisze jedną postać i niech odpisze, dlaczego ona miałaby rywalizować z kryminalistą w finale. Czas macie do następnego odcinka o finalistach, czyli pewnie z tydzień lub nie wiem, tam maksymalnie 5 dni. Tak więc do dzieła, moi kochani, ja się z wami żegnam. To był drugi odcinek finalistów totalnej porażce lub finalistów, którzy nie zasłużyli do bycia w finale.
i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.